lubelskie. Osuwająca się skarpa odsłoniła ludzkie kości i w okolicach Zamościa znaleziono ludzkie kości. Potrzebne specjalistyczne badania. We wsi Bortatycze w okolicach Zamościa województwo lubelskie odkryto ludzkie szczątki. Zostały one zabezpieczone i poddane specjalistycznym badaniom, które mają określić ich wiek. Według doniesień Kuriera Lubelskiego, kości odsłoniły się po obsunięciu się 8-metrowej skarpy nad rzeką Łabuniką. Funkcjonariusze policji i prokurator przeprowadzili oględziny na miejscu, następnie szczątki zostały zabezpieczone i przewiezione do zakładu patomorfologii. Jak mówi Jarosław Rosołek w rozmowie z gazetą, zastępca prokuratora rejonowego w Zamościu, wiek kości zostanie określony po specjalistycznych badaniach. Dopiero wtedy będzie możliwe też ewentualne wszczęcie postępowania. W wypadku, gdy szczątki okażą się starsze niż 30 lat, sprawa ulegnie przedawnieniu. To nie pierwsze takie znalezisko w Bortatyczach. Kurier Lubelski donosi, że to nie pierwsze takie znalezisko we wsi Bortatycze. W okolicy są stanowiska archeologiczne z czasów średniowiecza i epoki brązu, a ostatnie wykopaliska były prowadzone tam pod koniec lat 80. Jak mówią eksperci, w tamtym regionie często można odkryć kości żołnierzy z czasu I i II wojny światowej.